Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie w 42. filmiku o gitarach. W 42. filmiku o gitarach odpowiadam na wasze pytanie, jakiego używam delaya, tak? Generalnie używam delaya firmy Nux. If there is anybody from, I don't know, worldwide distribution, Chinese distribution, European distribution centers, who is trying to distribute Nux effects in Poland and is trying to look for someone to test the effects for them. I'm looking forward to do something like that, and I would be really happy if you send me samples of your effects. I know you got some small effects. There's like a Nux series of small effects, single effects. There's like a series of those force, Nux force effects. And actually, I'm very interested into making tests for you. Tak więc filmiki o gitarach są bardzo otwarte, jak słyszeliście, na to, żeby zrobić coś takiego jak test takich Nuxów, bardzo chętnie. Nie wiem, czy one są na polskim rynku. Jeśli tam komuś polecałem, to mówili, że ciężko to znaleźć. Nie mam zielonego pojęcia, czy one są na polskim rynku, czy nie. Tak jak mówiłem po angielsku, jeśli jest jakiś dystrybutor, który chce, żeby zrobić mu testy, to ja bardzo chętnie zrobię. Ten robię za swoje własne pieniądze i jak to wszystko na filmikach o gitarach jest na razie i na razie podejrzewam, że przez długi czas tak będzie, gdyż nie sądzę, żeby ktoś zgłosił, no ale cóż, miejmy nadzieję. Więc generalnie ten jest kupiony za moje pieniądze. Taki efekcik kosztuje 50 funtów w Anglii z wysyłką chyba 55 zapłaciłem z wysyłką całkowicie, no więc powiedzmy, że kosztuje on około 380 zł, tak? Nie, 280 zł, więc jest to cena jakiejś tam zwykłej kostki efektowej. Tutaj proszę bardzo, kupiłem taką kostkę firmy Visual Sound wcześniej, ona trochę inaczej wygląda, ją przemalowałem na trochę inaczej, bo akurat wykorzystują takie piosenki o takim trochę mniej więcej tytule, jak tutaj jest napisane. I zalałem sobie tutaj, to jest taki w miarę, nie wiem czy analogowy, aczkolwiek jest taki, jest to efekt, no jak widzicie, taki trzygałkowy, zwykły, prosty. Więc w nim sobie musiałem zalać tutaj lakierem, o widzicie, to już mi zeszło, było tak. I to się jeszcze trzyma, widzicie? Chciałem po prostu, to mi najbardziej zależało na tym, o tutaj się, a on dalej nie idzie w dół, więc jest ok. Ustawiłem sobie na nim po prostu tempo 97, no ale w pewnym momencie było tak, że i używałem takiego, ten kosztuje mniej więcej tyle samo co tamten, albo nawet może i drożej, zapłaciłem do niego, nie wiem, 6 dych czy coś takiego, nie pamiętam, a może 3 dyszki, dlatego go kupiłem, no nie wiem, nie jestem teraz w sensie. W każdym razie to jest inny efekt, ten jest taki, tak jak widzicie, trochę bardziej rozbudowany, ma ten wyświetlaczek i w ogóle jest taki super, zaraz powiem, co się w nim dzieje. Dlaczego kupiłem takiego w ogóle Nuxa i w ogóle dlaczego kupiłem delay, skoro miałem delay, tak? No głupota. No trochę głupota, trochę nie, no. Ten delay mam ustawiony, tak jak tu widzicie, na tempo 97 do jednej z piosenek. Wykorzystuję takie tempo w dwóch piosenkach i wykorzystuję w tych piosenkach delay. Natomiast potrzebowałem jeszcze delay w tempie 106, nie chciałem przekręcać tej gałki, bo to jest naprawdę bardzo trudno znaleźć na tamtym efekcie. Zresztą na tym też jest nie tak łatwo ustawić takie tempo, jakie się chce, o czym zaraz wam opowiem. Znaczy jest to łatwe, ale nie jest to aż tak precyzyjne i są tam jakieś różne skoki, zaraz wam o tym powiem. Więc generalnie jest tak, że szukałem po prostu delaya drugiego, tak? Chciałem mieć tamten i chciałem mieć jakiś drugi do tempa 106. No i szukając po prostu delaya drugiego, znalazłem takiego tutaj Nuxa. Ten Nux zainteresował mnie na tyle, że po prostu był tani, kosztował, tak jak powiedziałem, 55 funa. Zobaczyłem, jak on tam na YouTubie, jakieś tam są tego testy po amerykańsku, to generalnie zobaczyłem, jak to gra. No i generalnie
Stwierdziłem, dobra, spróbuję to, kupię to, zobaczę, co to jest, tak? To jest jakaś kopia, nie wiem, czy TC, czy jakiegoś tam innego delaya, co tam jeszcze inne, kto tam jeszcze takie różne inne robi. Nie wiem, nowa delay to jest TC, czy to jakieś inne są, no jeszcze tam robi ten Line Sticks, ale on trochę inaczej to rozten, ale takie ze, co, no są takie efekty, na pewno to nie jest jakieś tam, zresztą nie wiem, może Nux wymyślił sobie swoją linię i wszystko robi po swojemu, nie mam pojęcia. Nazwali to tutaj, że to, te efekty są True Simulation of Analog Circuit, czyli chodzi o to, że no, że jest prawdziwa symulacja obwodu analogowego. No nie wiem, słuchajcie, to nie o to chodzi, co tam jest napisane. Chodzi o to, jak to gra. Ja tego efektu zacząłem używać sobie w domu i na próbach. Przetestowuję go, już mam go, nie wiem, ze 3 miesiące czy coś takiego. Jestem na razie bardzo mega zadowolony. Można ustawić sobie tempa, zapisać presety. To jest właśnie to, co w tym lubię. Jest 9 presetów do zapisania. Ja używam delaya do 4 piosenek, mam 4 presety. Przełączam sobie preset, włączam delay, jestem zadowolony, mam tempo, gramy z metronomem, próby, perkusista ma metronom, więc utrzymujemy tempo normalnie, granie synchroniczne, więc jeszcze mam synchroniczny delay. Więc tak to właśnie wygląda. No słuchajcie, jest tak, pierwszy delay jest analogowy, tak? Znaczy to nie jest delay analogowy, no bo to jest efekt całkowicie cyfrowy, no ale jest to symulacja efektu analogowego, tak? Więc jedziemy, zobaczymy. Tempo jest na razie ustawione 4,9,6, czyli to jest podzielone przez 4. Tutaj są jakieś takie ustawienia wartościowo-nutowe, ale jeszcze ich nie rozkminiłem, jak to zrobić. To generalnie to jest ile tam? 500, czyli około 120, 125, tak? Mamy tak, ten time, którego na razie nie będę ruszał, przejadę przez wszystkie efekty na tym samym timingu. Ilość powtórzeń, proszę bardzo. To nie jest tak, że to od razu wam powiem, znajdziemy tam to 4,9,6. Słuchajcie, to od razu jest tak. Patrzcie, nie można tak zrobić. Tak, 4,2,3,9, ale już następne jest. Nie są. Można tym tap tempem, nie? 240 się ustawiło, ale już 240 nie ustawimy takim. Proszę bardzo. Pokrętełkiem ustawimy 239, a już następna, jak nawet tak bardzo, 261, 249, 239, 217. Widzicie, o co chodzi? Więc tap tempem możemy sobie zrobić takie, jeśli umiemy tam wypukać równo, nie? No wychodzi 240, więc mamy tempo teraz. Pogramy sobie przez chwilę w tempie 240. Jak gra w 240? Nie, takie za ten. No właśnie, czyli żeby ustawić te takie szybkie, takie wolniejsze tempo, to trzeba ustawić szybki ten metronom. Ja już nie umiem tak bardzo szybko pukać. Nie da się więcej niż 240 ustawić tego, więc trzeba pojechać tym. Ile było? 4,96,9. Dobra, jedziemy z następnym delayem. Następny delay jest, nazywa się Tube Echo. Czyli jest to Echo, czyli jest to po prostu symulacja
cyfrowego, znaczy nie cyfrowego, tylko lampowego. Lampowego mamy lekkie przesterowanie, możemy dodać do miksu. Tą gałeczką dodajemy przesterowania. Jest taki delikatniejszy i taki cieplejszy trochę, powiedzmy ten. Kolejny jest tutaj delay tape echo, ico, czyli echo czy ico się mówi? Nie wiem. Guzika trzeba się spytać, albo jakiegoś Angola. No ale w każdym razie tutaj mamy cyfróweczkę, znaczy te, znowu patrzcie, się mówi. Tam było lampowo, że nie było i powiedziałem, że cyfrówka, teraz... Aj, ludzie, dobra, to jest tape ico, czyli tego, echo, czyli taśmowe. Miałem kiedyś do czynienia z takim oryginalnym, co prawda tylko polskim, takim, kiedyś polskie jakieś takie efekty były na taśmę i koleś mi to chciał kiedyś sprzedać. Miałem przez chwilę, jak byłem bardzo młodym gitarzystą, adeptem, miałem tam 17 lat czy coś takiego, to gościu miał takie właśnie jeszcze takie taśmowe, taki taśmowy delay, no ale na szczęście od niego tego wtedy nie kupiłem, bo to było polskie i potem wiadomo było, że to się może zepsuć, aczkolwiek czy zresztą nie wiem, może są fajne, może są maniacy, którzy teraz gdzieś to mają i używają w jakichś studiach, może być też ciekawie. Nie mam zielonego pojęcia. No ja wtedy go nie kupiłem. Generalnie są takie taśmowe cały czas używane. Znany z tego na przykład jest Richie Blackmore, nie? No i to jest taka symulacja takiego taśmowego właśnie. On ma ta trzecia gałeczka, zawsze się zmienia. Tak, ostatnia jest zawsze mix, pierwsza jest zawsze tempo, czyli timing, a repeat, czyli powtórzenia, to jest druga. A ta trzecia, tweak, to na przykład w tym momencie się robi bright. Ten jest slap back. A to jest taki, wiecie. A i widzicie, tempo się zrobiło 116 automatycznie. Thank you.
bezużyteczny zupełnie delay. Tutaj digi delay, czyli po prostu cyfrowy już bez żadnej ściemy. Ten Digi Delay i tam jest ten tape i ten pierwszy, ten taki, jak się on tam nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał ten pierwszy. To są moje trzy ulubione generalnie. One najfajniej grają. Wiecie, jak jest delayem. Delay zawsze prawdę wam powie. Zrobicie małą głupią pomyłeczkę, tak jak słyszycie czasem tutaj u mnie się tam pierdolne. Gdzieś mi się omsknie, omsknie mi się paluch na gryfie. I od razu to wszystko słychać, cała harmonia się pierdoli, więc generalnie bardzo delay bardzo dobra rzecz do tego, żeby pouczyć się trochę harmonii na gitarze i samemu można dojść pituląc sobie nawet takiej po czterech dźwiękach, które do siebie pasują, a które nie, bo usłyszymy, bo one się na siebie ponakładają i potworzą nam się harmonie fajne lub niefajne, więc to też można tak się delayem pobawić, tylko że trzeba grać po prostu też w tempo, nie? Więc to tak, przejdźmy do następnego. Szósty to jest mod delay, on ma taką fajną, śmieszną funkcję, dodany taki chorus of flanger, więc tutaj już nie są żadne pomyłki, już nie są słyszalne, bo to po prostu cały czas się myli sam ten efekt, sam z siebie, patrzcie o co chodzi. Nie wiem, do czego by to można. Jak słyszymy takie lekkie rozstrojenie, jakaś taka głupota się pojawia. Multihead to jest chyba coś, co trzeba podłączyć do... Chyba na stereo to już działa tylko, wiecie? A nie. To jest chyba kilka delay naraz nałożonych na siebie. Chyba 3 czy 2 naraz to są nałożone na siebie. Tam potem się następny jest stereo i to już potrzeba dwóch wzmacniaczy. On na jednym właściwie nic to się nie dzieje. Ping pong delay też właściwie lepiej gra na dwóch. Więc są jeszcze takie dwa następne. Ten jest kilka naraz, więc to tak. Thank you.
rozjebane stereo, on jakby był rozłożony na dwie łopaty, to wtedy by zadziałał na dwie łopaty, latałby po tych łopatach. A ten jest panora. To mi się podoba. Rewelacja. No i ostatnia rewelacja tutaj to jest reverse. To jest, nie wiem, czy rewelacja 11 już. Patrzcie, 11 tych efektów jest. Czystej, nie? Slap back.
Słuchajcie, na szybko jeszcze, bo mi się kończy czas. Wam pewnie też, jak to znaczycie. Efekt po naciśnięciu tego włącza się na presety. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć presecików. Wracamy do pierwszego, żeby sobie podglądnąć. Wciskamy tutaj. Jedziemy dalej, podglądnąć, wciskamy tutaj. Jest już inny Digi Delay. Tutaj mamy Tape Echo. Tutaj mamy Digi Reverse. Ja jeszcze używam dziewiątki, Digi Delay taki. O, ten 396 to akurat był mój. Więc to jest jeszcze tak, że mamy te presety, ale to nie jest koniec całej zabawy, bo proszę bardzo, instrument ma coś takiego. Ale zobaczmy na jakimś innym, na takim. Teraz nie gram. Patrzcie, dwie ręce. Trzeba nagrać jeszcze raz. Dobra, patrzcie. Dobra, jedziemy tak, nie? Mamy za cenę 50 funtów cyfrowy zajebisty delay firmy Nux, który ma w sobie 11 różnych efektów delay, który ma w sobie tap tempo, który ma w sobie, jak widzimy, nagrywanie, może nawet zrobić overdub, ale to już nie jest takie fajne, który ma w sobie jakieś tam nawet nagrywanie, loopowanie, nie pamiętam, chyba do 40 sekund, czy w ogóle do iluś, do coś takiego, który ma 9 presetów do zapamiętania, który po prostu jest malutki, ma wyświetlacz cyfrowy, 4 gałeczki. I powiem wam tak, jest zajebisty. Mam nadzieję, że mi się nie rozwali, jest to po prostu chińska jakaś tam produkcja, nie jest to znana firma, jest to nowa firma. Mam nadzieję, że mi się nie rozwali, że nic się z nim nie stanie, ale na razie, jak mówię, używam go, jest zajebisty. No dzisiaj na nim tutaj trochę popituliłem różnych takich dźwięków, czasem się myliłem, czasem nie.
Więc przepraszam, mam nadzieję, że trochę było widać. No i generalnie, jeśli chodzi na temat efektu Nux, to tyle, chcieliście go zobaczyć. Zapraszam na inne filmiki o gitarach. Tam będzie trochę więcej widać poza takim cały czas takim efektem. I na tych wszystkich filmikach o gitarach, które już są, czyli 41 odcinków wstecz, też widać różne rzeczy. Czasem też są jakieś efekty przedstawione. No więc generalnie pozdrawiam wszystkich, którzy nas już lubią, pozdrawiam wszystkich, którzy nas dopiero polubią i pozdrawiam wszystkich, którzy czegoś się nauczyli, którzy dopiero się czegoś nauczą. I zapraszam do oglądania mojej stronki na Facebooku i właśnie tutaj na YouTubie. Narka!